Cześć, Daciw, witam was bardzo serdecznie z tej strony Demo i jest to już kontynuacja naszej tutaj eksploracji w Tower of Latria. Postanowiłem, że włączę od tego momentu, ponieważ zdecydowałem się jednak, że będę starał się jakoś oszukać tą maszynę, oszukać jakoś tą grę i przebiec sobie tutaj to spokojnie. Zobaczymy, może mi się uda. No! Jezu, mam jakieś skarby chociaż. Jezu, Jezu, Jezu! Dobra, cofnijmy się. Jezu, Jezu, nie, nie, nie. Dobra, uleczmy się. Najsłabszą trawą. W tym miejscu oto jesteśmy akurat bezpieczni. Jest to fajne miejsce i właśnie jeśli chcecie przeraszować sobie tego robota, to właśnie z tego miejsca to najlepiej chyba zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ macie zmniejszony dystans. Oczywiście warto zdjąć cały swój ekwipunek. Tarcza lepiej nie będzie ta. Dobra, mogę robić najszybsze przewroty, jakie są... O Jezu! Możliwe! Ale obrażenia przyjmuję strasznie duże w tym oto wypadku, jeśli oberwę z tej strzały. Dobra, ustawmy się. Mamy naszą pozycję startową. I lecimy! Przewrót! O Jezu! Kurde, zlamiłem! O, pięknie! I jeszcze raz! No, nie! Nie! Cholera, źle zrobiłem! Źle zrobiłem! Mój błąd, mój błąd! Robiłem cały czas przewroty, zamiast oczekiwać na wystrzał. Widzicie, ale jak widzicie, da się to zrobić. Tylko po prostu trzeba mieć wyczucie w przewrotach opanowane na 100% i to bez problemu można sobie tak, w taki oto sposób przejść. Dobra, ja zatrzymam teraz nagrywanie i widzimy się znowu przed robotem. Okej, jesteśmy już, no, praktycznie przy tym robocie. Postanowiłem, że jednak włączę nagrywanie trochę szybciej, bo przypomniało mi się, że będziemy mieli do czynienia również znowu z tą oto kulą zbitych ciał. A to może być interesujące, bo zawsze mogę w jakiś sposób dziwny tutaj zginąć. Dlatego postanowiłem, że jednak wam pokażę ten etap moich męczarni z tą oto kulą. Mam ustawiony kling-kling, jakby co, bo jestem teraz duchem. Mam to gdzieś, szczerze mówiąc, że zginąłem jako człowiek tutaj w tej lokacji. Nie zależy mi na tej tendencji w Tower of Latria szczególnie. Mam gdzieś całą tą krainę. Skończ atakować, czy to się nigdy nie zmęczy? Kończ już. O! Nie, 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 nie! To ma niezłego aima. Ale może uda mi się... Cholera! Zły atak! Szybko, szybko, jeszcze raz i... Już wystawiało ręce, ale jednak udało mi się go zabić. Okej, okay, nic z tego gówna nigdy nie wypada jakoś, ale 1000 dusz ponad jest zawsze do przodu. Dobra, mam gdzieś naprawdę klucze, nie będę tam iść, nie będę ich szukać, w takim razie chodźmy. Wyładuję jeszcze tylko swoją złość na tych tutaj zamkniętych w tych urnach, czy tam dzbanach, jak kto woli. To są dzbany raczej. Pięknie, jakimś cudem przeżyli niektórzy, dlatego chcę ich dobić. Jeszcze tych dwóch. Super, i już możemy się kierować na tego robota. I mam nadzieję, znaczy mam nadzieję też, ale obiecuję wam, że w tym odcinku zobaczycie walkę z bossem. Ten odcinek będzie trwał tak długo, aż będę próbować przejść przez ten motyw z tym robotem i dojść do bossa. Ponieważ jeśli już przejdziemy ten motyw z tym, tą maszyną obrężniczą, z tym robotem, który strzela strzałami, to już później jest z górki. Boss jest naprawdę bardzo blisko, musimy zabić dwóch przeciwników tylko jeszcze i już będziemy przy nim, więc to jest naprawdę luzik. No, wolałem się upewnić, ale niestety i tak jest zamknięte. W takim razie kierujemy się teraz już bezpośrednio, stricte na tego to robota, żeby przebiec ten most. W takim razie musimy chyba teraz pójść sobie tutaj w prawo. Czy ja dobrze mówię? Tak, dobrze mówię, już jesteśmy na miejscu. Będę teraz mniej życia, mniej zdrowia, to będzie teraz zdecydowanie ciężej. Ja też chcę iść do domu, ja też chciałbym iść do domu. Tu jest bezpiecznie. Tak, tu jest naprawdę bezpiecznie. I w takim razie zdejmijmy swój ekwipunek. Albo wiecie co, jednak stanę się człowiekiem, skoro mam gdzieś tendencję, więc co mi tam. Stanę się człowiekiem właśnie przy użyciu tego kamienia w Demon's Souls, staję się człowiekiem. Teraz wam zaprezentuję, jak wygląda ten proces. No i już jesteśmy człowiekiem, mam teraz więcej zdrowia. Nawet takie milimetry są naprawdę istotne. Broń jest niepotrzebna dla mnie, ponieważ... No tu nie będziemy z niczym walczyć, może nad z ekwipunkiem będę w stanie robić przewroty? Nie, jednak się przeliczyłem trochę. A jeśli ubiorę ten pierścień, który, bo Klinky Link jest mi niepotrzebny, może teraz będę mógł robić przewroty? Jeszcze raz? Nie? No cholera. Dobra, biegnę trochę wolno, zdejmijmy w takim razie. Okej, okay, nie jest źle. Takie przewroty będą dla mnie, myślę, że wystarczające. Poruszam się w miarę szybko. I możemy straszować! Dobra, pięknie, o cholera, dobra. Przewrót, Jezu, nie, 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 nie udało się. Dobra, nie będę się leczyć, cholero. Dobra, żyję. Ja cię kręcę. Dobra, ryzykujemy. Przewrót, przewrót. Jest, jest. Nie, jest,
Udało się! Yeah! Udało się! Super! Fantastycznie! Już myślałem, że pod koniec jeszcze nie ostatnia strzała trafi jakoś w oko i mnie zabije. Ale udało nam się to przeraczować. Jestem epicki! Teraz ten oto robot już się wyłączył. Możemy spokojnie się cofnąć, pozbierać wszystkie skarby, nasze dusze, które po drodze również pominęliśmy. Ale najpierw ubierzmy się oczywiście i teraz już idziemy na bossa. Już nam dla nas misja będzie przeszkodą, ponieważ ten robot, jeśli raz już go wyłączymy, to już go się nie da włączyć. On sam się też nie włączy po naszej śmierci, więc już jest dobrze. Nawet jeśli zginę, to spokojnie sobie tutaj dojdziemy. Ale jak normalnie można tą Tower of Latria przejść? Gdzie znaleźć ten klucz? Nie wiem, nie mam pojęcia na razie, szczerze mówiąc. Nie wiem, gdzie tutaj może ten klucz znaleźć, nie pamiętam, zapomniałem. Kiedyś normalnie przechodziłem, nie musiałem takich manewrów i patentów stosować, żeby przebiegać w taki sposób. Trochę nielegalnie może do końca taką pułapkę, którą na nas twórcy tutaj zastawili. A może to jest oficjalny sposób również taki dozwolony, nie wiem, szczerze mówiąc. Nieważne. Tak, tu są klucze z przodu. Właściwie nie wiem, czy tam są klucze jakieś, ale wiem, że tam będzie ten NPC, który właśnie, jeśli pamiętacie, w ostatnim odcinku mówiłem wam, że on przywraca do będzie nam przywracał do życia bossa i będzie on przez niego nieśmiertelny. Musimy najpierw go zabić, on sobie siedzi w tej oto wieży. Dosyć nieźle się tutaj umiejscowił. A tak, dokładnie, trzeba go zabić. On tam będzie z nami próbował gadać, to jest zwyczajny demon, który umie mówić, będzie do nas coś tam nas błagał o litość, że on sobie tutaj siedzi i nikomu nie wadzi. Ja raz podarowałem życie, poszedłem na bossa i się zorientowałem. Jaka głupia śmierć, Boże. Ktoś biegł przy ścianie po prostu sprintem i nie wiedział, że to jest przepaść i zleciał. Dlatego nigdy przy ścianie nie biegnijcie, jeśli terenu nie znacie. Raz mu podarowałem życie, no i później bossa nie mogłem zabić, no i zginąłem. I następnym razem się potem zastanawiałem, dlaczego cholera tak jest. Ale jednak jak przyszedłem tutaj, zabiłem go. Tak, w sumie na jakieś klucze. No i się okazało, że to właśnie przez niego nie mamy możliwości normalnie przejścia bossa. Co chcesz? Zabić cię! Jestem humble servant. I do not wish to interfere. I tak się zabiję. I won't cause you trouble. I won't. Nie kłam. Jeszcze dwie ręce. Gin! No, pięknie. I to by było na tyle. Wystarczyło go zabić tutaj. I teraz już możemy się normalnie cofnąć. Właśnie nawet można wykorzystać krótszy sposób, czyli możemy sobie zeskoczyć tam właśnie, gdzie ten koleś zginął. Możemy zeskoczyć na pewien taki segment budowli. Uzyskując również po pierwsze skrót, właśnie tutaj, a po drugie również skarb, który tu jest. Tylko trzeba ładnie trafić. Ja znam swoje szczęście, mogę tutaj nie spać dobrze. Jezu, Jezu, Jezu! Krzywo! No dobra, żyjemy. Już do mnie skuszy napierdziela. Fantom niewidzialny na dole, pamiętam o nim. Taka kobieta to jest chyba. Tutaj sobie zeskoczmy. O Jezu, nie udało mi się! Ale dobra, przeżyłem. Myślałem, że pomiałem tam upaść, ale nieważne. Kobieta ninja! O Jezu! Dobra, pięknie. I jeszcze... A Jezu! Szybka jest strasznie. Dobra, uleczmy się. Pięknie. Dobra, mogę sobie tak spokojnie spamować. O! Jak szybko się podniosła. Nie, nie dam jej się oddalić, bo ona będzie mnie atakowała z kuszy, a kusza jest naprawdę bardzo potężna u niej. To jest jej niezły atrybut. Chociaż tym sztyletem też jest w stanie zaspamować. Dobrze się też broni w miarę. O Jezu, zły atak. Dobra, gin! I o Jezu, jeszcze raz. Dobra. No to już cię nic nie uratuje. W takim razie czekam tylko na swoje dusze. I czy jakieś przedmioty z tego trzymam? Tak, są jakieś przedmioty, co to jest? Kamienie do atakowania graczy, jakieś tam pierdoły do lepszenia i tego jakiś tam inny kamyczek. Nic szczególnego. I teraz, jeśli otworzymy te drzwi... A nie, teraz będzie od razu kastenka. Pojawi się fog. Teraz po przejściu przez tego foga będzie cutscenka, więc ja się oczywiście wyciszę. To już będzie bezpośrednia cutscenka z wejściem jakby bossa i będziemy sobie z nim walczyć. Tak więc ja się teraz wyciszam i życzę wam miłego oglądania. I tak właśnie wygląda w Demon's Souls boss, który według mnie ma najzabawniejszą nazwę, której myślę, że nie trzeba naprawdę nikomu tłumaczyć. Zabawna nazwa. O, nawet skarb mamy. Okej, okay, podnieśmy go sobie. I tutaj walczymy właśnie w takim miejscu niezbyt fajnym, ponieważ mamy sporo przeciwników, sporo krzeseł.
A ten oto boss ma takie ataki, jak już wam mówiłem, paraliż. On również posługuje się paraliżem, tylko że on stawia jakby runy w losowych miejscach tutaj, w tej oto lokacji, w tym oto budynku. Jeśli nadepniemy na tą runę, one są niewidzialne, zostaniemy sparaliżowani i wystawieni na ataki. Boss, tak jak Pinwell z Dark Souls, dokładnie Pinwell, jest w stanie się klonować. Podoba mi się strasznie soundtrack. Są bardzo klimatyczne, jak cała Tower of Latria. Tylko po prostu Tower of Latria, no nie lubię. Dobra, on za chwilę się teleportuje. Tak więc bijmy ją jak najczęściej i jak najszybciej tylko można. Jeszcze raz, dam radę. Cholera, już mi nie zaliczyło uderzenia. Dobra, za chwilę się pojawią klony. Dokładnie już są, 3, 4. Zabijmy go. O, cholera, trafiłem na niewidzialną runę. Dobra, teraz po każdym nadepnięciu na runę pojawiają nam się miejsca. To jest klon, w którym runy kolejne są zastawione. Łatwo odróżnić klona, wystarczy... Jezu, jeszcze raz wszedłem w to! Klona można odróżnić tym, że jeśli namierzymy go, to u klona pojawia się pasek zdrowia jak u normalnego moba, tak jak w tym przypadku, a podczas namierzenia normalnego bossa takiego czegoś nigdy nie będziemy mieli. Ja pierniczę. Dobra, czy to jest prawdziwe? Nie, to nie jest prawdziwe. Ten ostatni, ten też nie jest prawdziwy. Cholera, to tamten jest prawdziwy. Ty jesteś prawdziwa. Tak, ty jesteś prawdziwa! Jeszcze runy tutaj są. Cholera! Ten boss może nie jest jakiś naprawdę super problematyczny, ale... No... Nie jest ciężki, ale jest problematyczny. O, tak to ujmijmy. I denerwujący strasznie. Dobra. Pięknie, za chwilę się teleportuje, chyba że jeszcze raz trafię ją. Gin, gin! Jest! Udało się. Co się śmiejesz? Przecież zginęłaś. The demon was destroyed. Fantastycznie. Jej wyznawcy pewnie nas będą atakować, więc nie dajmy im takiej możliwości nawet. Royal Lotus przyda się do następnej naszej krainy, którą będziemy mieli w Tower of Latria. Dokładnie, on już wszystko tutaj chce zniszczyć, ponieważ zabiliśmy jego panią jakby. No i teraz będzie kastenka. Dosyć specyficzne naprawdę zakończenie etapu, tak więc ja się teraz wyciszę i zapraszam was do oglądania. No i w taki dosyć specyficzny sposób przenieśliśmy się jakby do kolejnego etapu, tego samego, właściwie do końcówki pierwszego etapu i do początku drugiego. Ten motyw kojarzy mi się strasznie z gargulcami z Anor Londo, a wam nie? Podnieśmy w takim razie duszę z Fool's Idol. Ten oto obszar, tą krainę, moją znienawidzoną, jeszcze bardziej niż tą poprzednią, będziemy eksplorować w następnym odcinku. Szczerze mówiąc, znienawidzoną, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj nie zgubi się. Tu jest jeszcze łatwiej się zgubić, ale mam nadzieję, że tym razem uda mi się jakoś to przejść bez takich problemów i takich komplikacji. Tak więc teraz się przeniesiemy do Nexusa. Tutaj sobie spokojnie zakończymy odcinek w miejscu, powiedzmy tutaj na dole. Okej. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Wreszcie przeszliśmy pierwszy etap Tower of Latria w dwa odcinki, ale jakoś było. Dzięki za uwagę, cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!